Hej, z tej strony Ami. Gram dzisiaj kolejny raz w Brawl Stars, więc zostawcie łapeczkę w górze, subika i dzwoneczek, żeby żaden odcineczek Was nie ominął. Słuchajcie, dawno, ale to strasznie dawno nie grałam w Brawl Stars i trochę się pozmieniało. Nie powiem, że nie, no strasznie się pozmieniało. I dawno mnie w ogóle tu nie było, więc no tu musimy sobie te żetony pozbierać wszystkie. Oh my god, ile tego jest. Dobra, dobra. Ale mapek na razie widzę, że nowych nie ma. Dobra, zobacz jak działa droga Star. Co? W sensie jakim, co? Okej, co to jest? Witaj na drodze Star. Aha. Czekajcie, bo ta Shelly mi już przestała jakby pokazywać wiadomość. Dobra, nieważne. Czym jest droga Star? Odblokuj rzadkich, bardzo rzadkich, epickich, mitycznych i legendarnych zadymiarzy w drodze Star. Jeden zadymiarz... Co? Jeden zadymiarz, aby odblokować każdy poziom rzadkości. Zbierz wszystkie wymagane kredyty, odblokuj nowego zadymiarza i graj nim. Mam 100 gemów. Obecnie odblokowany dynamite. Maszyna zniszczenia bardzo rzadki. Odblokuj teraz. 79. Następnie odblokuj bardzo rzadki. Epicki, bardzo coś tam, co? Co ja mam tu? Aha! Dobra! Wiem! Wiem jak to działa! Czyli, że za gemy mogę sobie kupować... Co? Za gemy mogę sobie skiny różnych zadymiarzy kupować. Okej, rozumiem. Po odblokowaniu wszystkich zadymiarzy z drogi Star, wszystkie odebrane kredyty mogą ci zdobyć więcej sławy. Sława jest widoczna na twoim profilu. Pokaż im, jak daleko udało ci się zajść. Okej. Jakiś mityczny, nieznany wybór, jakieś żetony, coś. Okej, spoczko. W miarę rozumiem. Widzę, że tu jest jakiś grey. Wsparcie. Jakiś nowy skin chyba. Kiełek. Okej. Okay. Tu jest legendarny. Oh my god! 699? No chyba ich coś. Okej, okay, Amber. 699. No w końcu to legendarne, no w sumie. 169 Bonnie, hybryda. Okej, okay, tu jest pan P. Okej. Okay. Tu jest Bibi. Okej, okay, tu jest Sandy. Piper. Byron, nie wiem jak się to czyta. Byron, nie wiem. Okej, okay, Griff. Dużo jest za 169 gemów, a mam 100 gemów. Więc... O! Leon! Legendarny. Teraz jest zniżka. Normalnie kosztowało 699. A teraz... O, tu są trzy zniżki. Kruk. Kaktus i Leon. Aha, Spike. On się nazywa Spike, dobra. Czyli... No dobra, no to 350 za legendarne. Okej, tu 349, no to dobra. Pam. 349. 169 za Franka. Frank jest fajny według mnie. Okej, tylko tu mogę za 79 odblokować Dynamajka. Ale ja Dynamajka nie mam przypadkiem? Mam Shelly, Nita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Jesse, Rico, Daryl, Penny, Penny, czy jak się to tam czyta? Carl, Jackie, Edgar, Grom. I mam Edgara? Skąd ja mam Edgara? Ja nawet nie wiem. Aha, nie mam Dynamajka. Okej, okay, nie mam go. Spoko. Czyli słuchajcie, ja myślę, że zbieramy sobie... No nie wiem, albo na Franka bym zbierała, albo na którejś z tych legendarnych, no... No chyba lepiej opłacalne jest zbierać to 350, tylko do kiedy jest ta obniżka? Kredyty wymagane do odblokowania z... Aha, trzeba mieć jakąś dane punkty... Co? Jakieś te kredyty trzeba mieć, ale jak się je zbiera... Oh my god, oh my god, oh my god. Okej, okay, odblokuj po poziomie 30... Po poziomie 30 karnetu zadymiarskiego.
Aha, ale ja nie mam tego. Bo to jest to takie. A ja nie chcę tego. Nie stać mnie na to. Okej. Nie. No nie. Dobra. Chromatyczne. Tu, okej. Widzę, że są takie postacie. I to nie dość drogo, słuchajcie. Niektóre. No takie 169, no to spoko według mnie. A tu jest 119, tylko czy. O! O! Tu tutaj są różne jakby. O, dobra, czekajcie, ale coś. Co? Aha, 119! Zniżka! Słuchajcie, a mi brakuje 19 gemów. Ja myślę, że tego sobie kupimy. Chyba, że. No nie wiem, którego mam kupić. Słuchajcie, widzowie, bo dobrze wiem, że mam takiego jednego widza, który uwielbia. Znaczy, nie wiem, czy uwielbia, ale no lubi Brawl Stars ze względu na to, że ostatnio mnie pytał ten widz, kiedy pojawi się odcinek z Brawl Starsa. Więc ja myślę, że jeśli to oglądasz, słuchaj, widzu, no to wtedy, jeśli to oglądasz i znasz się na Brawl Starsie, to no doradź mi, na które mam zbierać. Na razie nie będę nic kupować, ale doradź mi postać, jaką mam kupić, na jaką postać mam zbierać. Nie musi tylko ten widz mi doradzać. Możecie, wszyscy widzowie mogą mi doradzać w komentarzach, więc no, okej. Więc doradzajcie w komentarzach, ja zaserduszkuję, no i oczywiście skorzystam z tej waszej jakby. O! Tu są te żetony, te kredyty, dobra! Czyli, żeby mieć kredyt. Dobra, zbiera się kredyty. I za dane kredyty można danego zadymiarza. Dobra, kupować. Oki, spoko, chyba już mniej więcej kumam, o co chodzi. Wygraj bitwy 3 z Daryl. Dobra. Oh my god. Co jest? Co jest? Normalnie, coś za darmo jest w sklepie. Oki. Za darmo jakaś nowa odznaka. Oh my god. Jakaś złota piłeczka. Fajnie. Okej. Co? Patrzcie, tu jest jakiś guz za 199, jakiś typek. I tu jakieś dwa typki. Dwie postacie. A nie, to jest te. A, to jest ta postać, ale to jest jakby przebranie do tego typa. Dobra, kumam. Ale czekajcie. Co? Kraina cukierków? 79. To mnie byłoby stać, ale. Aha! 79 gemów, jakby masz karnet zadymiarski. A tak to, no to 149 gemów. No dobra, nie było mowy. Okej, jakieś punkty mocy. Zbieraj punkty mocy i monety. Wydaj je, aby ulepszyć wybranego zadymiarza. Okej, spoko. Okej. No i tu są już przebrania. Okej, teraz czekajcie, chcę zobaczyć, okej, tu będzie 10 gemów. Słuchajcie, będę zbierać gemy, słuchajcie, muszę zbierać gemy ze względu na to, że chcę sobie pokupować te skiny, nie? Tylko naprawdę widzowie, piszcie mi w komentarzach, jakiego skina mam kupić normalnie, bo ja nie wiem, tego jest tak dużo, tych skinów, że. No ja nie wiem, który jest najlepszy, czy Frank, czy ten Mortis, czy jakieś inne, czy mam zbierać na Leona, czy jakieś z chromatycznych mam kupić, na przykład Colette, czy tam, no nie wiem, napiszcie mi widzowie w komentarzach, na co ja mam zbierać, bo ja naprawdę nie wiem. To jest takie bardzo skomplikowane, w sensie, no nie wiem na co zbierać. Okej, tu będą punkty mocy, a potem tu będą gemy. Słuchajcie, no to dobra, to możemy sobie pograć. Okej, wygraj bitwy 3 z Daryl. Okej, no to możemy grać sobie Darylem. Czekajcie, jakie są tu jeszcze misje? Wygraj bitwy 3. Aha, ale to jakieś misje specjalne, nie mogę w to
wejść. To jest zablokowane coś. Dobra. Skorzystaj z opcji zagraj ponownie 10 razy. Okej. Wygraj bitwy 5 napad. No to gramy w napad. Bum, bum, bum. Dobra. Oh my god. Aaa, nie zabijecie mnie. Okej. Pójdę z drugiej strony. Okej. No, dobra. Ej, co to mi jakieś tu armaty dają? Au! Dobra. Okej. Jak ja klikam w ten telefon, tak klik, klik, klik. Stukam normalnie, zaraz mój telefon będzie uszkodzony przez to. Oh my god. Dobra, nie. Okej. Trzeba im jakby... dobra, muszę się tu skryć. No, potrzebuję... Oho. Okej. Dobra, normalnie mogę... Tu teraz... Okej, no nie. Trochę coś tam pobiłam, jakby tą ich lodówkę, czy safe, czy co to jest. Ale no niezbyt dużo. Trzeba ich pokonać, muszę wygrać. Oh my god. Dobra. Okej. No nie. Dobra, ale i tak im już tam dużo zniszczyłam. Okej. Teraz muszę jakoś iść z tej strony. Okej. Teraz chcę ich pobić. Aj! Nie. Dynamike. Czy jak on się tam nazywa? Okej. No nie! Ja zaraz zginę. Kurczę, my przegramy normalnie. O, dobra. Nasza drużyna idzie. Okej, moja drużyna już tam walczy, widzę. O nie. Okej. Dobra. No nie, jeszcze jedna sekunda. Okej, kto wygrał? My chyba. Tak, okej, zwycięstwo. Super. Okej, dobra. Musiałam kliknąć zagraj ponownie. Okej, żeby mi się to zadanie zrobiło, wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy. Dobra. Hop. No i hop. Hop. Okej, ja chcę się tu ukryć. Szybko, zanim mnie zobaczą. Oh my god. Dobra, może mnie nie zauważą. Pójdą walczyć jakby z moją drużyną. Już chciałam tam lecieć. Okej. O nie, no muszę poczekać, no. Muszą oni się tak respić. No już trudno. Zabiję tego Karla. Okej. Dobra, no szybciej. No nie. Au. Oh my god. Jaka tu wojna. Au, no i zginęłam. Świetnie. Okej, wielka mega tu akcja jest. Dobra, szybko. Zaraz ich zniszczymy. Oh my god, no nie, jeszcze trochę. Okej, udało nam się zwyciężyć. No i teraz kolejna runda, więc lecimy. Okej. Tu musimy... Oho, dobra, przeciwnicy no nie są tacy jakby potężni. Da się ich pokonać, więc myślę, że łatwo pójdzie. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, myślę, że uda się wygrać kolejny raz. Okej. Hop. Okej, hop. No nie, dobra. Zginęłam, ale na razie i tak już dobrze nam idzie, więc jest okej. Dobra. Oho, dobra, tu musimy... No, już widzę, że coraz ciężej, ale dajemy sobie chyba tutaj radę. Oho, dobra, biją. Ajajaj. No dobra.
Okej, szybko, szybko. Hop. Penny, chodź tu. No nie, co za Barley. O, chodźcie tu. No nie. Oho, Penny znowu idzie. No nie, ludzie. Jednak nie są tacy słabi, jak przypuszczałam. Myliłam się, aż tacy słabi nie są. Dobra, ja mam inną technikę. Oni biją naszą ten, to ja będę bić ich. Okej. Okay. Dobra, coś tam. Okej, okay, teraz muszę iść jakoś. No muszę. Oho. Muszę nie dość, że chronić nasze terytorium, to jeszcze muszę iść jakby zaatakować tych przeciwników. Oho, tylko nie będzie łatwo, ale muszę jakoś. No nie, 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 nie. Dobra. Oh no! Okej! Okay. Dobra, coś tam. Jestem. Okej! Okay. No nie no. Ech. Ale i tak nie! Ładnie nam idzie. 20% jakby ich im zostało. Spoko! Dobra, dobra, dobra. Idziemy łatwo, łatwo nam idzie. W sensie, no ciężko było, nie ukrywam, ale i tak wygraliśmy. No 3 sekundy, no to wygraliśmy. Wow! Okej. Czyli słuchajcie, mam już 3 jakby zadania zrobione. No to dobra, super. Cieszę się bardzo. Ikona gracza? Dostałam jakąś ikonę jeszcze. Ale super! Ej, mega fajnie. Okej. Wow! Wow, wow, wow! Ile my tu mamy teraz do wzięcia? Okej, punkty mocy dla dowolnego zadymiarza. 10 gemów, klejnotów, dobra, 640 monet i 95 tych punkcików. Okej, no i super. Słuchajcie, no to co? No myślę, że na ten odcinek, w tym odcinku to myślę, że byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał i jeśli chcecie kolejny odcineczek, no to zostawcie tak z 5 łapeczek w górze i pojawi się kolejny odcineczek z Brawl Stars. A ja się z Wami żegnam. Pa, pa!